Wiadomo, że wolałbym gdzieś już być w tej pierwszej reprezentacji, ale wiadomo, że to nie jest moja decyzja i dam się wszystko, żeby tutaj pokazać swoją jakość. Dla mnie był bardzo pozytywny i się cieszę, że mogłem w jakiejś tam mojej małej historii go mieć, bo też się troszkę od niego nauczyłem. W jakiej małej historii? No w mojej małej historii piłkarskiej. Ja nie lubię, jak ktoś mi coś nakazuje robić, że ja mam to robić, bo coś tam. Ja muszę sam się do tego przekonać, tak jak z dzieckiem, nie? Że dziecko samo musi do czegoś dojść, żeby zobaczyć, że to jest dobre czy złe. Dres reprezentacji Polski, Kacper Kozłowski, czyli zgrupowania reprezentacji U21. Siemanko. Dzień dobry, witam. Jak ci tu jest? No dobrze, dobrze. No, co mogę więcej powiedzieć? No wiadomo, że wolałbym gdzieś już być w tej pierwszej reprezentacji, ale wiadomo, że to nie jest moja decyzja i dam się wszystko, żeby tutaj pokazać swoją jakość. Nie myślałeś, żeby odrzucić powołanie? Nie, nie, nie. Byli tacy, wiesz. Nie myślałem. Kiedyś Bartek Drągowski chyba odrzucił, nie? No 27? Tak mi się wydaje. A to nie wiem, nie słyszałem, ale no, nie odrzuciłbym na pewno. Okej, okay, no to ten plus. A z drugiej strony, ty wiesz, że ciebie ogląda trener nie tylko U21, ale też tej pierwszej, czy nie macie kontaktu? Jakiegoś takiego kontaktu bezpośredniego nie mamy, ale wydaje mi się, że trener oglądał jakieś tam moje mecze. Niestety tym razem się nie udało, ale mam nadzieję, że w przyszłości inaczej już to będzie wyglądało. A ty te mecze, jak rozgrywasz jeden za drugim w Witezę, my też u nas w takim programie International Level, ty byłeś zresztą, kiedyś się łączyłeś z nami, analizujemy sobie, co się dzieje w Holandii, co się dzieje w Belgii. Ty uważasz, że ten poziom, który zaprezentowałeś, daje ci co po tym sezonie? Jaki taki handicap, wiesz, na przyszły? No ja myślę, że jeżeli młody zawodnik, 19 lat, gra tak naprawdę każdy mecz, tam po 70-80 minut, no to samym graniem się w jakikolwiek sposób rozwija i dla mnie najważniejsze było, jak przechodziłem do Vitesse, żeby rozegrać większość meczy i się z tego bardzo cieszę, że gdzieś tam mogłem większość meczy rozegrać. Trochę cię rzucali po pozycjach, nie? Tak, no nie, no ja większość meczy na lewym skrzydle grałem. Tak naprawdę pierwszy raz w moim życiu grałem na tej pozycji. Ale jak widać, dawałem jakość trenerowi, który wymagał ode mnie i jakoś tam już zostało, że do środka nie wracałem. No właśnie, trenerowi, czyli nazwisko dosyć znane, Filip Koku. Wiadomo, to nie są nasze czasy, nie? No ale znamy to nazwisko. A jaki to jest człowiek? Wiadomo, że trenerem jest dobrym, bo gdzieś tam historia mówi sama za siebie, jako piłkarz, jako trener. Człowiekiem jest troszkę specyficznym, ale dla że mnie... trudnym? Czy... Znaczy, może nie trudnym, tak czasami ciężko zrozumieć, ale naprawdę dla mnie był bardzo pozytywny i gdzieś się cieszę, że mogłem w jakiejś tam mojej małej historii go mieć, bo też się troszkę od niego nauczyłem. I tyle. W jakiej małej historii? No w mojej historii piłkarskiej, nie? Bo jeszcze... Ty masz książkę napisaną przecież. Nie, jaką książkę? To nie była to nie jest biografia, wiele... Nie, no wiem, podpuszczam, ale opowiedz o tym, jak to jest, no, z tą książką. No nie, no wiele portali napisało niedoinformowanych, napisało kilka postów, że biografia Kacpra Kozłowskiego, żeby tam się klikało i żeby był taki hejt w moją stronę, a gdzieś... No wiesz, ale ty na okładce jesteś, nie? To jest poważna sprawa. Tak, ale jeżeli ktoś zobaczy treść tej książki, to zrozumie, że to żadna biografia nie jest i jeżeli pomóc mojemu koledze, z którym się znamy tam dosyć długo, jest, nie wiem, jakimś hejtowana za to, no to chyba nie dla mnie, nie? Żeby się udzielać na takie tematy, bo troszkę inne mam myślenie, ale wydaje mi się, że gdyby mój kolega miał jakieś, załóżmy, znajomości troszkę wyższej klasy z piłkarzami, no to odezwałby się do nich, bo mają większe jakieś tam przeżycia piłkarskie i więcej wiedzą o piłce. A trochę byłeś, w sensie mieliście jakąś scysję z kumplem, że może to było niepotrzebne, czy nie? Nie, w ogóle. No, w sensie on tak troszkę myślał, nie? Że troszkę w głowie miał, że za duży hejt tam nie spadł. Ja gdzieś tam w ogóle nie interesowało mnie, co tam ludzie sobie piszą. Bo jeżeli bym myślał o takich rzeczach, to by mi głowa siadła, nie? Bo trochę tego było, nie? A ty się czujesz nielubiany? Nielubiany przez kogo? Przez osoby, które mnie nie interesują? To co to za nielubienie? No to dobrze, wiesz, to podejście, które masz, jakby powoduje, że masz taką barierę i możesz mieć coś w nosie po prostu i super. Ale jestem ciekawy, czy się czujesz jakiś taki, wiesz,
No czasem, nie wiem, Tymek Puchacz na przykład wrzuci jakieś nagranie, jak śpiewa, jak tańczy, ludzie już to jadą, nie? No ale no to wiesz sam dobrze, jacy są ludzie. No Messiego, najlepszego zawodnika na świecie, krytykują, tam jadą, delikatnie mówiąc, i co on... Wyzwał od karłów. Tak, i on jest nielubiany, bo ludzie no, wypowiadają się na takie rzeczy, że nie może się o takim zawodniku źle wypowiedzieć. No, wiadomo, że ja teraz daję takie porównania troszkę klasą, inna skala, no wiadomo. Klasą wyżej, ale tam kilka klas wyżej, ale wydaje mi się, że w takiej samej, w takim samym jakby jest w głowie, nie? Że też nie mogę się przejmować, że ktoś mi powie, ale ty biografię napisałeś, a coś tam, a nawet nie przeczytał tej książki, no to o czym to świadczy tak naprawdę, nie? A swoją drogą, jeśli chodzi o tą książkę, to ty tam jesteś na okładce, ale też z tobą rozmawiał ten kumpel do tej książki, czy jak to wyglądało? Tak, no to był taki bardziej jakby wywiad ze mną i on się mnie pytał, jak ja sobie radzę mentalnie, z różnymi sprawami, jak podchodzę do tego, nie? Mhm. I to nie była książka, że wiadomo, musiał być jakiś wstęp delikatny o mnie, że w ogóle kim ja jestem, czy że ktoś mnie zna, czy cokolwiek takiego, nie? Był delikatny jakiś wstęp i jak ja sobie radzę z tym, to tak mógłby przeprowadzić wywiad, załóżmy, z innym piłkarzem o większym nazwisku i to by nie oznaczało w ogóle biografii. Że ten piłkarz wydał książkę, to bardziej chodzi o tą moją stronę taką mentalną, nie w ogóle piłkarską, nie? Także jeżeli to jest biografia, no to ja muszę chyba wrócić do szkoły, do podstawówki, żeby troszkę się nauczyć więcej. A jaki ty jesteś mentalnie w takim razie? Ja myślę, że gdzieś jestem dosyć silnym takim zawodnikiem, jeżeli chodzi o głowę. Wielu zawodników ma taką jakąś delikatną presję na sobą, że muszą coś zrobić, że czegoś nie muszą, że jak coś zrobią źle, to co wtedy będzie. Ja gdzieś nie mam tego myślenia i czuję, że gdybym miał jakąś taką blokadę, jakąś presję na sobie, to gorzej bym na boisku wyglądał. O tobie inaczej. Ty myślisz, że jesteś pracusiem, czy jesteś czasem leniwy i do takiego, no może do większego i lepszego basenu byś wskoczył? Uważam, że... Nie powiedziałeś od razu, że jesteś pracusiem, widzisz, o co chodzi? Nie, bo to jest... wiadomo, że na treningu daję zawsze z siebie tam 100%, nie? Czy to na boisku, wiadomo, że na siłowni troszkę mniej, ale dla mnie na boisku jest ważniejsze, co ja sobie pokażę, niż jeżeli ktoś mi powie, załóżmy, ja nie lubię, jak ktoś mi coś nakazuje robić, że ja mam to robić, bo coś tam. Ja muszę sam się do tego przekonać, tak jak z dzieckiem, nie? Że dziecko samo musi do czegoś dojść, żeby zobaczyć, że to jest dobre czy złe, nie? No bo ja nie lubię jakby pokazywać, że kogoś się słucham, że jak taki troszkę jestem młody, może jeszcze mam taki... Nie młody i głupi, tylko młody i niepokorny, tak? No, czy niepokorny też nie? Nie no, niepokorny no to jestem, no, znaczy niepokorny, to znaczy, że znam troszkę swoją wartość i jestem pewny siebie, no to znaczy niepokorny, bo dla niektórych może to oznaczać. Zależy, jak to okazujesz, nie? No, to okej, dla niektórych mogę być niepokornym, no. Tak naprawdę no, zbytnio nie interesuje mnie opinia innych ludzi, których nie znam tak naprawdę, no bo każdy może gadać, takie mamy prawo w Polsce, że każdy może się wypowiadać i ja to szanuję i gdzieś tam nie myślę o tym. A ty powiedziałeś o tym, że musisz być do czegoś przekonany, nie? Że nie chcesz robić wszystkiego, co ci ktoś mówi, to na przykład z trenerami czasem toczysz jakąś dyskusję, co będzie lepsze? No bo wiesz, Fernando Santos czy Czesław Michniewicz wcześniej mówili wprost, że oni rozmawiają z piłkarzami o tym, jak grać na przykład. Tak, no wiadomo, że nie powiem, trener mi powie, ty masz tam grać na tej pozycji i nie masz wyboru, to ja nie powiem, nie, ja tam nie chcę grać. Wiadomo, że dostosuję się do tego, ale powiem, załóżmy, że dobrze trenerze na tej pozycji się czuje lepiej, ale trener uważa, że tam będzie lepiej dla drużyny, no to nie mam problemu zagrać. Tak jak teraz grałem pół sezonu na lewym skrzydle, no to każdy dobrze wiedział, że to nie jest moja pozycja i lepiej mi w środku, ale byłem tam potrzebny i tam grałem. A Filip Koku czegoś konkretnego cię nauczył w tym sezonie? Wydaje mi się, że o wiele więcej takiej dyscypliny troszkę w defensywie, bo w ataku mogłem robić tak naprawdę co chciałem, żeby po prostu przynosiło to efekt, a w defensywie troszkę więcej pracowałem niż do tej pory. Okej. Okay. I myślę, że to na plus na pewno. Irytujące, czy nie? Ciężka robota, więcej korzyści czerpię, wiadomo, z ofensywy, ale
ale potrzebne jest odróżnienie, także przykładam rękę do tego. A ty myślisz, że będzie tak jak na przykład z Michałem Karbownikiem, że skoro ci dobrze idzie na lewym skrzydle, to możesz już tam grać, czy ty chcesz być dziesiątką? Nie, no ja nie będę rękoma i nogami się zapierał, że muszę grać w środku. No jak tam, gdzie ten trener widzi, tam będę grał. W mojej opinii lepiej, jak zawodnik jest uniwersalny, a że ja mam 19 lat, to jeszcze wiele się rzeczy mogę nauczyć, także jeżeli będę grał na każdej pozycji, to zawsze coś z tego dobrego może wyniknąć. Ale wolisz dziesiątkę, jakbyś ty miał siebie wystawiać, tak? Tak, wolę ósemkę, dziesiątkę, ale nie mam problemu też, żeby zagrać na prawym czy lewym skrzydle. Jeszcze na dziewiątce grałem z PSV, także... Bartka Białka wygryzłeś trochę, nie? tak. No, jeden mecz zagrałem, ale już więcej nie dostałem tej roli. A jaka jest w ogóle Liga Holenderska dla ciebie, dla Bartka? Dla mnie wydaje mi się, że była dobra dla rozwoju, bo w każdym meczu grałem, dostałem też to zaufanie, a dla Bartka Biała to było, dla Białka było różnie, bo też my graliśmy takim stylem troszkę, że ciężko mu było się odnaleźć, bo tak naprawdę my graliśmy troszkę z kontry, nie? Defensywka, z kontry i mało dośrodkowań, bo on tak naprawdę żyje z tego i mu potrzebne są podania, dośrodkowania, on tak za bardzo tych dośrodkowań i podań nie miał. Ale uważam, że dla mnie na pewno na plus. Okej, a teraz rozumiem, że 20 czy 12 lipca? 12, tak? 12, tak. Wracasz do Brighton, lecisz z nimi na obóz, czy jeszcze tego nie wiesz? Lecę na obóz, tak, całe przygotowania, najprawdopodobniej całe przygotowania będę... Z Brighton. Będę z Brighton, tak, i później się okaże, co dalej. I co z trenerem De Zerbim, co ty o nim myślisz? Bo kontaktu nie mieliście. Nie, jeszcze. Nie mieliśmy do tej pory kontaktu, ale sądząc po grze Brighton, po wynikach, No dał jakość. Tak, dał jakość i można samemu sobie odpowiedzieć, czy jest dobry, czy nie. Moim zdaniem wykonał dobrą robotę i to mnie cieszy, że gdzieś tam ten okres przygotowawczy też będę miał przyjemność taką trenować. A w takim razie, jak wy skończycie już ten okres i trener ci powie, słuchaj Kasper, będziesz u mnie nie 12, 13, ale 18 będziesz i możesz walczyć o minuty, to zostajesz, czy chcesz iść grać? To jest ciężka decyzja, ale wydaje mi się, że wolałbym iść gdzieś grać. No, regularnie w piłkę. Tak, no bo jaki miałby sens pójścia do Vitesse, grania rok czasu w piłkę praktycznie od deski do deski w każdym meczu i nagle iść i nie grać praktycznie. No siedziałeś czasem, nie przesadzaj też. Nie, nie siedziałem. W jednym meczu po chorobie siedziałem. Tylko po chorobie? Tak, po chorobie okay. I... W sensie nie chodzi mi o to, że na ławce siedziałeś, wiesz, tylko że schodziłeś z boiska, nie? Nie, no od deski do deski. No, ale załóżmy tam 80 minut, no tak? Mówię o takim regularnym graniu więcej niż tam 60-70 minut, nie? To tam większość meczów mam po 80, niektóre po 90, także... Bez sensu siadać na ławce teraz, nie? Nawet tak, w Premier League. Rok by był zmarnowany, bo jak znowu miałbym siedzieć na ławce, nie? Okej. A w takim razie co, myślisz o tej Hiszpanii? Jeżeli będzie jakaś dobra oferta z Hiszpanii, no to na wymarzona pewno... liga, co? Chyba tak. To jest gdzieś ta liga, która chyba wydaje mi się, że najbardziej do mnie pasuje jako stylu zawodnika i gdzie zobaczymy jakie propozycje będą. A ty myślisz, że jakby Hiszpania, wiem, że nie mówisz o konkretnych propozycjach, tylko wiesz, mówimy o poziomie powiedzmy, no to nie te top 4, ale jaki klub na przykład? Ciężko mi teraz tak rzucać klubami, bo tak no wiesz, nie chodzi mi nawet o nazwę konkretnego, tylko z jakiego poziomu twoim zdaniem byś się tam sprawdził, ja albo myślę, z jakim stylem gry? Ja myślę, że tak od piątej pozycji w tabeli do 12. Też nie chciałbym iść do takiej drużyny, która jest zawsze 14-15, no bo... Zbiera lanie. Tak, no bo to też jest walka o tak naprawdę o życie, o utrzymanie. Wolałbym gdzieś mieć ten taki spokój też i jakość taką wokół siebie zawodników, którzy też mieliby tak naprawdę mega dobrą jakość, nie? I to też jest ważne, żeby otaczać się też mega takimi dobrymi zawodnikami, bo to ci pomaga, nie tylko tam gdzieś, nawet w szatni, gdzieś załóżmy na treningach, to też można się uczyć w ten sposób. A jak mówisz, Kacper, o otaczaniu się dobrymi zawodnikami i trenowałeś z pierwszą kadrą nieraz, no byłeś na turnieju, wiadomo, to był Piotr Zieliński i potem, jeśli chodzi o taką techniczną grę, ty się czułeś drugim w tej kadrze, czy nie miałeś takiej pewności siebie? Nie myślałem o tym. O pomocników mi chodzi generalnie, wiadomo, nie mówię o lewym. W ten sposób, ale gdzieś klik dobry też technicznie był, także też nie chcę się jakoś kategoryzować w jakiś tam... Pompować. Tak, nie chcę tam też mówić, ale dobrze się czułem na treningach piłkarsko i,
gdzieś z tego byłem zadowolony, że też mogłem pokazać tam, że młody zawodnik coś tam może pograć. A ten mundial? Jak ty przeżyłeś? No szkoda, no wiadomo, że liczyłem gdzieś na powołanie. Może wiadomo, że nie byłem jakimś tam pewniakiem do składu czy do gry, ale gdzieś miałem już tutaj tam pół roku bodajże w gry w Vitesse, regularnej, praktycznie w każdym meczu i gdzieś... No ty byłeś wymieniany w gronie tych, których nie wzięto, nie? Słusznie czy nie, to jest inna sprawa. Tak, no mogłem gdzieś liczyć na to powołanie i moim zdaniem i troszkę byłem zawiedziony, ale to jest nie moja decyzja, tak naprawdę nie mogę obwiniać trenera, że mnie nie wziął, że wziął kogoś innego, bo to nie ma sensu. Kacper Kozłowski nie odbiera telefonu częściej niż Jędza? Czy nie? Ja tylko raz nie odebrałem. Ja raz nie odebrałem od? Od trenera Michniewicza, jak gdzieś... No umierałem, nie? Bo po prostu leżałem z gorączką, spałem cały dzień i tylko widziałem, że trener do mnie napisał i nieodebrane połączenie. I widziałem, że trener do mnie napisał, czy mogę odzwonić. I napisałem, czy mogę jutro zadzwonić, bo się tak fatalnie czuję, że nie mogę wstać z łóżka, nie mogę tam iść do toalety i takie różne, nie? No to wydaje mi się, że to jest normalna taka kwestia, nie? Że... No ty u nas to powiedziałeś i to się poniosło mega po internecie. No powiem ci szczerze, ja na twoim miejscu bym odzwonił. No nie wiem, czy dałbyś radę, jakbyś był w takim stanie, bo... Tego naprawdę... nie oceniam twojego zdrowia, też tam nie byłem, jasne, ale wiesz o co mi chodzi, że ty to powiedziałeś i tak się poniosło, pewnie za bardzo też, jak to w internecie. No troszkę tak internet działa teraz, że wszystkie portale od razu pochwyciły, nie? Zaraz po jakieś tam różne posty były i zrobiło się z tego duże zamieszanie, a tak naprawdę nic się nie stało, nie? Bo... A trener Michniewicz był zły na ciebie, czy nie? Nie. No z drugiej strony, no to jest normalna kwestia, no w sumie, że ktoś jest chory, nie może się ruszać, a... Bo to zabrzmiało trochę tak, jakbyś ty jakby olał selekcjonera i potem nie dążył do kontaktu, wiesz o co mi chodzi? No to najwidoczniej źle zabrzmiało, no ale no na pewno nie miałem tego na myśli, przekazując tą informację, okay. Nie? Także uważam, że nikt nie miał mi za złe tego i chyba gdzieś tam nie mamy żadnego konfliktu z trenerem. A wiesz, tak, trener ma teraz poważny klub. Tak, w Arabii widziałem. Mógłby się odezwać. Tam akurat myślę, że wiesz, trochę można by zrobić, ale to chyba nie ten czas, co? Nie, chyba jeszcze nie. Chyba jeszcze, na pewno jeszcze nie. Nawet nie chcę myśleć o takich rzeczach na razie. No to słusznie. Czyli co, Hiszpania latem? Zobaczymy, co się... Wiadomo, jak będę miał okazję grać w Premier League, no to wiadomo, że zostanę w Premier League, ale jak będzie ciężko z graniem, no to będę dążył i starał się, żeby gdzieś w tej Hiszpanii zagrać. Kacper Kozłowski, reprezentant Polski U21. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dzięki.